Raz jeszcze witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym trybie na moim kanale, w nowej gierce. Będzie to gierka, która się nazywa... Tajemnicze skrzynie! Tajemnicze skrzynie. I słuchajcie, na czym będzie polegała ta minigierka? Więc, będziemy mieli przygotowane skrzynki, tak jak tutaj. O, to jest pierwsza runda, to jest druga runda i z drugiej strony to samo. I naszym zadaniem jest odgadnąć, co znajduje się w skrzynkach, które są wcześniej pomieszane przez naszego przeciwnika. I teraz dam wam przykład. Otóż w tych skrzynkach znajduje się, tak, disco granat, wyrzutnia rakiet oraz bałwan. Więc moim zadaniem jest, żeby po prostu zgadnąć, w której skrzynce znajduje się co. Jeżeli zgadnę dobrze, dostaję ten item. Jeżeli zgadnę źle, usuwam go z listy i po prostu losuję dalej. Więc, na przykład, w tej skrzynce znajduje się bałwan. Kurczę, disco granat, więc niestety disco granat odpada i zostaje nam tylko bałwan i wyrzutnia rakiet. Więc w tej skrzyni będzie wyrzutnia rakiet. O, wyrzutnia rakiet. Także biorę ją do ekwipunku, czyli w tej skrzynce będzie bałwan, biorę bałwana i słuchajcie, mam dwa itemy, którymi będę walczył ze swoim przeciwnikiem. Dobra, słuchajcie kochani, pode mną jest 10 skrzynek i w każdej skrzynce znajduje się zupełnie co innego. Jednakże w jednej z tych skrzynek znajduje się prezent, więc umówmy się w ten sposób. Wiecie jak to robimy, tak jak zawsze. Jeżeli znajdę w jednej z trzech prób prezent, to wy zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Oraz dacie łapę w górę, ok? Możemy się tak umówić? No dobra. No więc, tak jak mówiłem, w jednej z trzech prób, uwaga, czy mi się uda, uwaga, czy w tej skrzynce będzie prezent? Ach, to nie prezent, ale dobra, dobra, mamy jeszcze dwie próby. Uwaga, czy w tej skrzynce będzie prezent? A, grappler, kurde, to w tej będzie. O, czepiak, czy w którejkolwiek w ogóle jest prezent? Kurde, co jest? Ostatni był prezent! O kurde, dobra. Ale i tak dajcie łapę w górę oraz subskrybujcie za dobre chęci, dobra? Dobra, idziemy do odcinka. Yo. Dobra, czyli tak jak widzieliście, tak jak słyszeliście, wszystkie zasady zostały wytłumaczone. I słuchajcie, w dzisiejszej gierce nie jestem sam, ponieważ jestem z kimś nowym, z nowym gościem, którego jeszcze nie było u mnie na kanale. Słuchajcie. Ejo, what's nice, witajcie serdecznie! Ha, dokładnie tak. Tego się dokładnie. Nie spodziewaliście, co? Nie spodziewaliście ja się. Nie. No, Łukasz, słuchajcie, też ma gamingowy kanał, więc zapraszam was serdecznie do niego na kanał. Ale, nie ma, Froster, nie przedłużajmy. Froster Toster, dokładnie. Nie przedłużajmy. Łukasz, chodź do mnie. Chodź. Idę do ciebie. Chodź do mnie i będziesz otwierał moje skrzynki. Tutaj masz wszystkie 10 skrzynek. Wow. Przygotowanych dla ciebie. I tak, ty dobrze chyba wiesz. Znasz reguły, tak? Znamy. Znasz reguły? Dobra, także podaję ci teraz wszystkie itemy, jakie schowałem do moich skrzynek. Mianowicie, dobra, dawaj. Jest w nich. Ale ich jest. Rękodziało. Skar. No. Poczwórna wyrzutnia. Tak? Skar z tłumikiem. Granat uderzeniowy. Disco granat. Śmierdziel. Grappler. Prezent. Oraz beczka obfitości. Jezu, jakie multikulti, ale ten śmierdziel. On tak nie pasuje do wszystkiego zupełnie. No, także zasady znasz, słuchaj stary. Po prostu otwieraj skrzynki i zgaduj co gdzie jest, w jakiej i zobaczymy jak ci pójdzie. No dobra, w tym układzie z tego co widzę ładnie ułożyłeś wszystko przy pierwszej ścianie numer 1. No. Ja myślę, że zaczniemy od disco granatu. No. Tak, idąc trochę nie od początku i myślę, że znajduje się on w skrzyni numer 8. Uwaga, sprawdzamy. To jest... No, dawaj. Co mówiłeś? No, dawaj. Nie. Ej, straciłeś grapplera. Straciłeś grapplera. Dobra, to możesz wykasować sobie grapplera ze swojej listy, bo już go nie znajdziesz. Beczka obfitości będzie numer 1. To będzie... Beczka nie, poczekaj, obfitości. Chociaż poczekaj. Numer 1 będzie rękodzieło. Jak dla mnie. No nie! Nie, zgadłeś wszystko! Dobra, koniec, yes. nie ma, on, wychodź mi stąd, idź mi. Zgadłem? Tak, dobra, tego, to ci daję, ale idź sobie, idź stąd. Zaraz wrócisz. Co się stało?
muszę pomieszać skrzynki. O nie, podałem mu w tej samej kolejności. Podałem nie mu w tej samej. O nie, o nie, dobra, jakie czekaj. Banalne. Jezu, już. A też ci czasu jeszcze dałem. Dobra, szczerze mówiąc teraz już ja sam nie wiem, gdzie jest co. Więc to będzie zagadka i dla mnie, i dla widzów, co gdzie jest. Dobra, stary, wracaj. Czyli co, masz digla. Czyli możesz zamienić sobie już digla. Możesz sobie wykasować digla, bo też drugiego już nie znajdziesz. No i dobra, i teraz szukaj. Teraz to okay. Nawet ja jestem ciekawy, co tu jest. Wszystkiego nie zamieniłeś, więc to jest nieruszana skrzynia numer 1, 2, 3, 4, 5. To jest disco granat. Sprawdźmy, może się uda. Aaaa! Nie ma tak łatwo! Kurde! Nie ma tak łatwo, zabierał. Ale straciłeś granat uderzeniowy. Blisko było, muszę przyznać. No było blisko, ale granat uderzeniowy, słuchaj, to jest jedna z najlepszych itemów. Ta rzecz, która tutaj się znajduje, okay. To jest beczka obfitości. Nie! Disco bomba! Także disco bombę też lepiej usuń sobie. Ile ci zostało itemów, powiedz mi? Zostało ci 6 itemów, czyli 6, tak, 6. Nie masz? Czyli zostało ci Scar, poczwórna wyrzutnia, Scar z tłumikiem, śmierdziel, prezent oraz beczka obfitości. Nie, tak, oraz beczka obfitości. Dobra. Dokładnie. Dobra. Scar mi został, mówisz, tak? O, no, z broni ci dużo rzeczy zostało. Tu jest Scar. O nie, to jest prezent. Żeś powiedział to otwierając. To było prawie ten, oszukane, wiesz? Prawie. Także prezent, słuchaj, usuwamy także z listy. Masz lagi, generalnie. Po prostu ja się mogę wytłumaczyć, że masz lagi otworzyć, a potem, no mówiłem przecież. nie ma. To jest poczwórna wyrzutnia. Tu jest poczwórna wyrzutnia, myślisz? W tej skrzynce numer 1? Tak, myślę. Okej, sprawdzaj, jak chcesz. Jesteś pewny? 2. Tak. Czekaj chwilę. A! Nie, turbowy. Straciłeś Scara z tłumikiem, został ci jeszcze jeden Scar zwykły. Kurczę, dobra, to jest w tym układzie Jack. Czyli Jack w polskiej wersji beczka obfitości, okej. Dawaj. Tak? Tak, to jest to samo, napisałem jedno pod drugim. Bo ty się cieszysz, ja aż spojrzę na ciebie, co ty robisz. czekaj, mówisz, że w tej, tak? Jest beczka obfitości, w tej. Tak. Dobra, czekaj chwilę, czekaj, sekundę. Nie patrz się, zobaczymy z widzami, co tu jest. Okej, wiemy, co tam jest. Czyli chcesz zmienić, czy nie? Nie. Nie chcesz zmienić, zostaje tak. Okej. Co jest? Bomba cuchnąca, niestety. No nie, śmierdziel. Śmierdziela to ja strasznie chciałem. No śmierdziel jest mega dobry, szczerze mówiąc. Ale nie wiedziałem, do czego służy. No to słuchaj, Skar, poczwórna wyrzutnia, beczka obfitości. No już teraz myślę, że zgadniesz ze dwa, co najmniej. No dwa. Nie, ale przypał, ja będę latał z jedną bronią podstawową jakąś. Niewiele to zmieni. Nie no, będziesz miał myślę, że będziesz miał Skara. Dobra, dawaj. Tu jest, gdzieś w tych trzech jest poczwórna wyrzutnia. No tak. Dodatko w której? Poczwórna wyrzutnia była gdzieś. Zastanów się, nad czym ci najbardziej zależy po prostu, nie? I wtedy możesz równie dobrze zgadnąć, że tu jest skar i dostaniesz skara, tak? Ale wtedy stracisz dwa pozostałe itemy. A jakie są? Poczekaj, mam poczwórną wyrzutnię. Tak, skara oraz beczkę obfitości. Skara oraz beczkę obfitości. Ja myślę, że ta beczka to naprawdę po grzybie jest mi. Czasami się może przydać. Tak, ale raczej mi to tak średnio. Poczwórna wyrzutnia mnie kusi, tylko pytanie, jaki zasięg ma? Chyba Skara zostawiamy. Dobra. Uwaga. Skar. O! Nie wierzę w to! Poczwórna nie wyrzutnia! Znika z... Ojej. To jest Skar. Tak. Ojej. No to spróbuj. O kurde! Jak jestem słaby w tej grze! O, dobra, czyli masz... Jakie ja masz te? Pierdyle. Jakie masz itemy? Dobra, mam dwa, nie jest okay, źle. Okay. Jaka masakra! Dobra, okej. No spoko. 10. Czyli teraz czas na moją rundę. Przenosimy się do Łukasza skrzynek. Do studia. No i zapraszam no serdecznie i wow, do dobra, okej. Studia. 10 beczek, poczekaj, bo wypadłem za mapę. No dobra, raz. Także tutaj mamy item, 10 skrzynek i teraz mów, jakie masz itemy. Okej. Ja mam itemy takie jak karabin szturmowy, tu już będę mówił po ludzku. Okej. Karabin szturmowy, minigun, dubeltówka. Poczekaj chwilę, minigun, tak? Minigun, tak. Minigun to tak słabo. Poczwórna. Jeszcze raz? Co tam poczwórna jest? Poczwórna wyrzutnia. Poczwórna wyrzutnia, to chciałbym mieć w sumie. No. Dubeltówka. Nienawidzę tej broni, nienawidzę dubeltówki. No ja też, ona jest w ogóle nieprzydatna. No. Boombox, żebyś sobie pośpiewał. Boombox, Z możliwością karaoke. I uwaga, najbardziej potrzebny item, jakiego w życiu potrzebujesz. Ej, pamiętasz w ogóle na milion tego, Karola przecież mieliśmy karaoke, co? A, faktycznie pamiętam. Kurde, ale to były czasy, no, co? Dobra, dawaj dalej. Uwaga, to jest największy item, jaki można zdobyć i najbardziej potrzebny drewno. Drewno po prostu? Po prostu drewno. Serio? Masz kotwiczkę jeszcze.
Kotwiczka, no. Krzak. To jest bardzo potrzebne, stary. Wiesz, gdybyśmy na pustyni byli krzakami... Stary! Ja ci takie fajne itemy dałem, a ty mi co? No dobra, ale co dawaj. Ale to dało, jak i tak nie wylosowałem. Dobra, dawaj. Co to dało, że fajne rzeczy. No i czepiak. I czepiak, okej. Okay. I czepiak, czopek. Okej. Okay. Dobra, stary, powiedz mi jedną rzecz. Czemu ty mi podałeś 9 itemów? Bo 10 jest amunicja do rakiety. To była niespodzianka, jak jacht, którego... Ale po co, jak mamy nieskończoność amunicji? Wiesz co, dobra, nie pytam. Dobra, ja zaczynamy. Przydatny. Zaczynamy, dobra. Uff. Ej, to jest dosyć stresujące w sumie. Jako pierwsze zacznę od tego, z czego bym chciał najbardziej, czyli po prostu karabin szturmowy chyba. I naprawdę ja ci nie dałem wielkiego wyboru tutaj. Karabin szturmowy, dobra. Karabin szturmowy! O! Okej, okay. najgorsze jest już usunięte. Okej, okay, okej. Okay. Czyli drewna już nie mamy. Dobra, nie. Karabin szturmowy! Kurde. Grubo! Prawie nie trafiłem. Minigun. Ale straciłeś minigana, stary. No. Szkoda w sumie, bo on by znaczy, był... on by mogły być spoko, okej. Okay. Karabin szturmowy! Masz? Nie. Znowu straciłeś, no szkoda. Boombox. No niestety, dobra. Nie twój dzień, a takie stary. Dobre produkty tu masz. Dobra, teraz zmieńmy sobie. Teraz spróbujemy poczwórną wyrzutnię, która będzie tutaj! O! Grubo! Ale trafiłem! No, dobra. O, dobra, jest masz nieźle. Jedno teraz. Jest nieźle, czyli zostało ile jeszcze? Zostało... Sześć itemów, dobra. To teraz spróbujemy sobie może czepiak, bo czepiak to jest też item, który bym w sumie chciał. Tu? Aha. Okej. Okay. Amunicja rakiety? No. Okej. Dobra, to sobie wezmę, w sumie przyda się. Nie wylosowałem, ale wezmę. Dobra. Widzowie, jak myślicie, gdzie może być na przykład krzak? Może zagramy teraz w odwrotną stronę. Teraz krzak. Spróbujemy znaleźć krzak. Tak, żeby go nie znał. Nie, to bez sensu. To bez dawaj sensu. Krzaka, przyda to bez się sensu. Krzak. Krzaka nie. Dobra, dubeltówka będzie tu. Dawaj, nie! Może... Nie masz. Grappler! Wiesz, jak ja uwielbiam grapplera? No to możesz jeszcze czepiak znaleźć. Nie. Jeszcze czepiak. Ale czepiak to jest co innego. Tak, ale podobne, dla mnie to dobra, sobie. Czepiak też jest spoko. Dobra, przydałaby mi się jakaś dawaj, broń, więc dalej spróbujemy karabin szturmowy. Karabin szturmowy jest tu. Oj, na pewno. O, twoja ulubiona. Ej, to jest naprawdę ciężkie. No mówię ci właśnie. Dobra. Ty się śmiejesz, że ja tak słaba tu. Ja szturmowy, krzak i czepiak. Teraz chciałbym zdobyć tylko i wyłącznie ten... Szturmowy. Czepiak, tylko i wyłącznie krzaka. Krzaka? Nie, dawaj, szturmowy, krzaka szturmowy i czepiaka. To są dwa itemy, które chcę mieć, więc strzelam, że w tym miejscu jest szturmowy. Jest! Mam skara. Ale mam skara. Czyli teraz, ty też masz skara, nie? Ty też masz skara, ładnie, dobra. To jesteśmy jedno. Czyli teraz, no to teraz już w sumie wygram. Trzeci item będę miał. Więc czepiak jest tu. Dawaj. O! Spadł yes. Mi! Spada! Okej, już mam. Krzysiek, gdybyś nie zdobył. Ej, czyli wyłączyć. 4 itemy aż zdobyłem. Ładnie, wow. No 5, bo jeszcze nie jeden. Nie, 4. Nie, krzak. Łącznie 4. Oczywiście. Tak, 4 itemy. Ale krzak to mi się nie przyda. Niespodzianka jakaś. Dobra, inna. Także pierwsza runda zakończona w ten sposób, jak widzicie. Moje bronie wyglądają w ten sposób. Natomiast Łukasza w ten sposób. Dobra. Ale minigana to ty też tam wyrzuć. Dobra, dobra, słuchaj, wyrzucę. Zaczynamy ja gierkę. Tak na przyszłość sobie. Zaczynamy gierkę, mamy po 2 życia, okej? Okay? Dobra. Dobra. To nie biorę tego mini, także... bo to nie jest mój niestety. Let the fight begin. Dobra, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okej, okay, start! Go! Zaczynamy. Ty, jeszcze bałwany zostały tutaj z poprzedniej. Gdzie ty jesteś? W ogóle ja cię nie widzę. Ja siebie też nie. Ej, o nie, idź sobie! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ej, nie widziałem cię! Pokaż się, no! Gdzie? A na dole! O! Co, ty tak poleciałeś czopkiem? Tak! Co jest? A! Co to za czopiska są? Co jest? O kurde! Co tu się stało? Nie uciekniesz przede mną, stary. Czepiaki są super. No właśnie, nie wiem, czemu ja ci dałem taką rzecz. Gdzie ty się chowasz, no? Jesus. Czemu ty się tak chowasz? Ty w ogóle nie walczysz. Ej, co? Widzowie, weźcie go tam. Patrzcie, jaki to jest labus. On się chowa. No. Wow! Dobra, stary. Żyjesz? O! Co? Między płotkami. A ty strzelasz tam jeszcze w górę, tak?
Okej. Okay. A, sorry. Nie, 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 spoko, dla mnie spoko. Nie ogarnąłem! Gdzie ty jesteś, skurwysyn? Cholera jasna! Stary, wyszedł! Wyszedłem jako krzak do ciebie, a ty takie... Gdzie ty jesteś, stary? Ej, ty jesteś na tym budynku, prawda? O, tak. Dobra, gdzie ty jesteś? No... Tu jestem! Ile ci życia zostało? Słuchaj, 56. Niedużo. Niedużo, 56 HP. Także... Wracam na swojego spawna. Ej, ten krzak jest głupi, musisz mnie trafić, albo nie wiem co. Bo ja nie chcę, tego krzaka. On jest denerwujący, dobra. Jaki krzak zapieprzający. Odwal się, nie patrz na mnie, jestem niewidzialny. Jestem niewidzialny. Dobra. Dobra, zaczynamy drugą rundę, stary. Start! Druga runda, start! Teraz masz większe szanse, bo masz full HP, a ja mam... A ja mam, słuchaj, stary, 56 tylko. Więc... Wow! Okej, 32 HP mam. A ty ile? Ty masz tam chyba 100? Straciłeś całą słonkę. Gdzie ty jesteś? Czemu ty się tu... Czemu ja mam gdziekolwiek być? Co jest? Minąłem cię, prawda? Nie. 100%? No. Dziwne to. No ty jakiś taki jesteś niewidzialny. Jakiś taki cichy jestem, co? A! A! Czepia! O nie! Jest! Nie! Ej, gdzie ten czepiak poleciał? Ale jedna rzecz, Zipek, tylko a propos wygranej. Przyskillowałem, co? No, ale żeś się schował, ej. Ja przez chwilę myślałem, że ty naprawdę przyleciałeś gdzieś do Narni w ogóle. Wchodząc przez te drzwi, bo tak ja patrzę, to, gdzie on zniknął. Ej, dobra, podoba mi się. Dobra. Walczymy, jesteś gotowy? Jest. Tak, go. O, słyszę cię. Czepiak! Czepiak mocy! Czepiak mocy! O, przykleił się do pleca! Nie wierzę! Ale najgorzej! Ale jak ej, to te zobaczyłem. Czepiaki naprawdę są zajebiste. Ej, czepiaki są OP, co? Bo masz ich nieskończoność. No, wszystkie te itemy są OP, takie wiesz. Bronie tak naprawdę w tych gierkach są słabe. I są nudne, ale te są naprawdę mocne. Dobra, ale te dodatkowe są... 2-1, więc dobrze ci poszło, szczerze mówiąc. A ty mało grasz w Fortnite'a chyba, nie? No nie gram w ogóle przecież. No właśnie, no to... Grałem to ostatnia gra, co jest na kanale, a potem grałem w Ring of Elysium. To wbijajcie do Łukasza zobaczyć, jak on sobie radzi w Fortnite'cie. No dobra, to co? To lecimy do drugiej rundy, chowamy itemy i rozpoczynamy drugą rundę. To let's go! Dobra, to co? Teraz może ja pierwszy będę otwierał. Moje są tak na odwrót trochę, ale żebyś nie widział po prostu, co jest w środku. Okej. Podawaj, story, jakie masz itemy po kolei. Ja sobie zapraszam. Proszę państwa, dzisiejszy teleturniej zaczniemy od kuszy łowców biesów. Kusza? Tak, proszę biesowie bardzo. Osada starodawnej Wrocławia. Okej. Okej, wyrzutnia rakiet, tak klasycznie. Klasycznie, rzeczywiście. Mamy szczelinę na wynos. Szczelina, której niestety, ale nie można używać, ponieważ co wtedy... Co za pech. Okay. Niesamowite, no nie zamienię już niestety. Okej, podstępny bałwan. Masz bałwan. Bałwan. Okej, uwaga, lekki karabin maszynowy, ale lekki, żebyś mnie nie naparzał za mocno. Oczywiście chowałeś fioletowe itemy, tak? Tak. Sześciostrzałowiec na sześć strzałów Tak, strzał. Masz prezent. To tak w ramach prezent, to jest fajna rzecz. Mamy fort kieszonkowy, pewnie też tego nie muszę używać. Fort kieszonkowy. Można. No i dobrze, mamy śmierdziucha oczywiście. Śmierdziuch, okej. Snajpa z tłumikiem, a myślę, że się lubisz obsługiwać, ale uwielbiam. Nie używał. No i osłonka. Osłonka jakaś tam. Po prostu, ta duża. Duża osłonka, okej. A nie, czekaj. Wyrzutniesz to na coś mi się... Wyrzuć 11. Szczelinę na wynos. Szczelina na wynos nie bierze udziału, dlatego jest 10 przedmiotów. Okej. Jak to się stało, że... 3? Nieważne, gramy, nieważne. No. Item, który najbardziej mi się przyda, czyli... Chyba wydaje mi się, że w sumie wszystkie te bronie... Snajper z tłumikiem. Snajper z tłumikiem, wiesz? Dobra, to jest wszystko odwrócone, więc ja też się odwrócę. Snajper z tłumikiem! Bałwan. No dobra, trudno. Snajper z tłumikiem! Jest! Joku drugi! Ej! Ustawione? Nie! Jak ty żeś to rozpiął za drugim razem? Nie wiem, co się jeszcze odwaliło. Ty tak lubisz. Śmierdziuch! Nie pyk! O, aha. Okej. Okay.
Czyli jednak jest, czyli jednak jest. Czyli coś tu jeszcze. Jeszcze szczelina. Czyli czegoś tutaj nie powinno być, stary. Ja po prostu chodzi. Dałem ci fotę. Śmierdziuch! Czemu bałwan jest znowu? Dobra, śmierdziuch! O, osłonkę, no nie, osłonkę akurat chciałem, to leczenie, straciłem całe leczenie. Dobra, kusza. Kurde, nie! A dopiero co mówiłem śmierdziuch! Nie! A mogłem powtórzyć śmierdziucha. Tutaj będzie prezent. Co jest? Co się dzieje? Ale ja nie wiem, wydawało mi się, że wyglądałem normalnie. Może wszystko... Fort kieszonkowy. No nie! Wyrzutnie, jest. Jest coś, co się zgadza w końcu. Jest. Słuchaj, trzy itemy zostały mi. Sześciostrzałowiec. Co jeszcze? No i coś tam jeszcze, nie wiadomo, co tam trafisz. Przypomnij sobie, czy na pewno schowałeś prezent. Tak. Dobra, okej. Okay. To prezent! Jest! Jest prezent! O! A teraz jeszcze jest kusza łowców biesów. Dobra, i mi zostały cztery itemy, że niby jest kusza, lekki karabin maszynowy, sześciostrzałowiec, fort kieszonkowy, ale dobra. Dobra. Spróbujemy sobie tutaj, że... Tu jest kusza! O nie! Fort kieszonkowy jest spoko. No i dobra! Tu jest, słuchaj, sześciostrzałowiec. O nie! Oj, oj, oj. I teraz jest największy problem, wiesz? No, ja też mam problem. Bo teraz nie wiem, czy jest kusza, czy sześciostrzałowiec, więc... Widzowie, co wy byście schowali dobra, tutaj? Dobra, stary, kusze. Jeżeli trafisz na jedno z tych dwóch, to bierzesz to. Możesz dwa powiedzieć, bo może tam być coś jeszcze innego. Dobra, okej, okay. Tak czy siak to biorę, ale widzowie, teraz należy do was, teraz jest do was zadanie, żebyście wy zgadli i napisali w komentarzu, co uważacie, że w tej skrzynce jest. Czy sześciostrzałowiec, czy kusza? I przy okazji łapkę zostawcie. Tak, zostawcie przy okazji łapkę. Uwaga! Ja strzelam, że tutaj jest... No? Kusza! Kurde, przegrałem! Co z tą kuszą, to ja nie wiem, no ale nie. Ciekawe, czy wy wygraliście. No dobra, nieważne. W każdym razie przenosimy się teraz do moich skrzynek. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, jakie one są. A jeżeli nie pamiętacie, to o, w sumie teraz dopiero puszczę moje, to jak otwieram je. Wow! Łukasz tam sobie coś robi, a ja w międzyczasie wam pokażę, jak ustawiłem swoje skrzynki, jakie po kolei są itemy, ja będę cichutko, żeby on nie wiedział, jak sobie daje. Tylko pamiętaj, żeby powiedzieć widzom, jak to się nazywa. Ja nie podsłuchuję niby. Okej, tutaj już jest. Aha, czekajcie, tu jest to, czyli... Mhm. Tu jest ten, tu jest... I na końcu... Dokładnie tak. Dobra, stary, wybieraj. Nazwę. Wybieraj. Okej, okay. Ja zacznę od końca i w ostatnim będzie Scar. Okej. Okay. O nie, wartownik! No niestety, wyrzucaj, proszę oddać wartownika. Szkoda, fajny jest, co? O, okej. Okay. Jestem gotowy, żeby przyjąć prezent. Dobra, dawaj. I ziu. O nie, o, LMK. LKM znaczy LK. Ej, nie, ja nie wiem, jak to trafisz. Zastanawiam się, czy jest... Czy jakiś dałeś taką podpowiedź gdzieś? Chyba nie. Po prostu rozstawiłeś. No nie, po prostu rozstawiłem. LKM. Zacząłeś od broni. Pierwszy to musi być broń jakaś. To będzie... Rakiety to będą. Wyrzutnie rakiety. O nie! No, przykro mi, fort kieszonkowy. I to bardzo dobra rzecz. Dobra, tu będzie czepiak. O nie! O! Czekaj. Czyli tak, Scar jeszcze jest usunięty. Odbijacz będzie tu. Nie, tu jest czepiacz, ale słabo. Przykro mi. To tutaj, proszę państwa, będzie prezent. Jest! O, też masz prezent, walka na prezenty. Prezent, zobaczcie, jest, jakie to jest OP, to jest tak OP. Myślę, że mi dobrze pójdzie, dlatego, no nawet nie pamiętam, co mamy teraz w sumie. Mamy, rakiety teraz są, tak, gdzieś? No, gdzieś są. Poczekaj, zobaczę. Gdzie się najbardziej dymi? Tutaj są rakiety. O tak, nie masz shotguna. Tu są rakiety. Yes, o, wow, yes, nieźle. Dobra, bez tragedii. Czyli granat uderzeniowy oraz odbijacz ci został. Możesz zgadnąć albo dwa, albo jeden, więc. Granat uderzeniowy i odbijak. Tak jest. To tu będzie odbijak. O, yes, wow, dobra, granat. dobra, brawo. Ej, dobra, nie jest. Brawo. To jest wyrzucamy swoje itemy. No. Twój ekwipunek zdecydowanie bym się zamienił swoim. Jeszcze jeden item, jeszcze jeden, odbijacz jeszcze. Powiem ci, że naprawdę twoje itemy się ładnie prezentują. Nie, ładnie mi się też podoba. Dobra, zaczynamy grę. Dobra, 3, 2, 1, start!
Okej, okay, i od razu otwieramy sobie prezenty. Okej, okay, snajpa i fort kieszonkowy, to jest spoko. Tutaj sobie weźmiemy leczonko, też by się przydało. Snajpa, okej. Okay. To mi się już nie przyda. Kolejna snajpa. Co jest? O tak, śmierdziuch. Tu jest, dobra, mam. Wow, wow, co ty robisz? No stary, ale to było chamskie. Co? Z czego się śmiejesz? Widzisz mnie? O Boże. Co się dzieje? Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Gdzie jesteś? Jak bezczelnie. Gdzie jesteś? Jak cię widzę cały czas w tej lunecie, masz takiego heada cały czas. No to strzel. Strzel, o. Ło! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jak to się? Aaaa! Gdzie? 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 Nie ma cię! Nigdzie cię nie ma! O co chodzi? Ja się czuję tak źle teraz! Czuję się obserwowany! Zostaw... Nie widzę cię, poważnie! Tylko i wyłącznie w ten sposób? Tak, tylko i wyłącznie w ten sposób właśnie. Kurde, zimno. Ale ty się chowasz. Ja się nie chowam. Jak to nie? Dobra, stary, wylatuj mi stamtąd, już! Już, śmierdziele masz! Masz śmierdziela! Masz śmierdziela! Bydlak śmierdziel! Masz bydlaka! Ten jak to pala! Ej, ty masz takiego skina, że strasznie trudno cię w ogóle zauważyć, wiesz? Śmiesznie, co? Ej, co się dzieje z tym domem? Czemu on tak wygląda? Właśnie nie wiem. Dobre pytanie, co? I czemu ty nie dostajesz tipsu w ogóle? Będąc w tym domu? Czemu damage'a nie dostajesz? A ja wiem. Jak dostajesz ty... Nigdy tak nie miałem, że ktoś mi znikał tak z pola widzenia. Naprawdę? No. O! O! Gdzie ty jesteś, skurczybyku? Masz śmierdziela! O nie! Bydlak śmierdziel! O! O! O nie! Kurde! Ja cię już tak mam! Ja cię już tak mam! Gdzie ty jesteś? O! Dobra, stary. Koniec zabawy. No kurde, ja też mam tak mało życia. O! Nigdzie nie poleciałem, jestem tu przez cały czas. O! Dobra, stary. O! Jest! Mam cię! Ale poleciesz idealnie! Ale już leciałem na ciebie z shotgunem, stary. Miałem tylko 5 HP przez jakieś ostatnie półtorej minuty gry. Gramy? Nie! 3, 2, 1, start! Tak jest, dokładnie. Pamiętaj, że tylko raz mnie musisz jeszcze tylko zabić i... O Jezu, nie rzuciłem pod siebie granatu. I będzie git. Ja wiem, gdzie ty jesteś. Ty pewnie poleciałeś do swoich prezentów. Jak nic. Na pewno. Nie wiem, co ty. Prawda? O! Tak, umarłem. Ale przewidziałem. Nie wiedziałem, że tam jesteś. Poleciałeś, żeby się uleczyć, tak? Tak, schowałem się do jednego z prezentów. Ty, fajny pomysł w ogóle, żeby znaleźć się w prezentach. No, w sumie, dobra. Czyli jest 1-1, ja mam 100 HP, ty masz 100 HP. Tym razem ostateczny pojedynek w tym odcinku. Pamiętajcie, ludzie, żeby zostawić łapę w górę. I jeżeli będzie dużo łap, to myślę, że Łukasz będzie częściej nagrywał Fortnite'a ze mną, co? Myślę, że tak. W ogóle pierwszy raz jesteś, jak ci się podoba? Zarąbiste, to jest fajne. To jest epicka teraz, stary. No i super, dobra. Tak mi się cholernie poda, dobrze mi się pierwszy raz Fortnite'a. No i super, i wam też polecam zagrać ze znajomymi w takie gierki, właśnie jak ja. I dobra, jesteś gotowy? Ja jestem, byłem i będę zawsze. No to dobra, to nie ma na co czekać, po prostu zaczynamy gierkę, let's go! Jezu, gdzie ty ganiasz tak? No przecież ja skaczę sobie, ja jestem na środku mapy, stary. A, bo ja tak sobie słyszę, jakbyś ty chodził po budynku, tak walisz w tą klawiaturę. No, cię no jej prawie tak nie jest. Słyszę, ale... Tak jest. Tak troszkę jest, powiem ci. Ty się tak dobrze chowasz, powiem ci, nie chodzisz w ogóle... O! Ale szybki... O! Ty masz minigana! O nie! Dobra. Masz szczęście! O! O! Masz szczęście, gnoju! Masz szczęście! Stary, ty masz szczęście! Przegrzał ci się troszkę? O nie! O nie, o nie, o nie! Gdzie ty jesteś? Tu jestem!
Aj! Ajajaj, miałem cię, tylko że niestety jest jeden minus z miniganem, że on się tak słabo rozgrzewa. No, za to musicie zostawić łapę. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Słuchajcie, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zdawajcie łapy. Łapki w górę, zostawcie łapy, suby. Widzimy się już następnym razem. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Elo. Cześć. Elo. Cześć. Zajebiste.